15 miesięcy do wyborów. Jak zmniejszymy ten okres, to ten problem jest do znaczenia wtedy. I PiS ma 43% Czyli idziemy w taki wariat, nie czarujmy się, że tylko i wyłącznie ekonomika decyduje o cenie stabilności kraju. Czyli wszystko jest niby jeszcze do utrzymania, tylko że... Tylko wiemy, że to się skończy katastrofą, ponieważ zwycięstwo PiS-u oznacza ucieczkę inwestorów, pogorszenie się warunków finansowych i... No i oczywiście tak, i parę innych kłopocików, bardzo już powiedzmy takich wewnątrz Polski. Oto rozmowa dwóch prawdziwych państwowców, jak to mówi prezes NBP-u Marek Belka, dwóch zatroskanych ludzi o dobro kraju, o to, żeby nie skończyło się tymi kłopocikami, jak to ładnie przed chwilą powiedziano. Bo mnie w studiu Telewizji Republika Mariusz Kamiński, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. No, przedstawiciel najgroźniejszej partii w Polsce, w ogóle jakiejś siły tak groźnej, że dla powstrzymania jej marszu do władzy szef Narodowego Banku Polskiego oraz szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych są gotowi na przeróżne rzeczy, o których obszernie dzisiaj informuje Tygodnik Wprost. Narracja, którą próbują nam sprzedać dzisiejsze gazety. Część z tych gazet jest taka, że Rosjanie nagrali polskich polityków po to, żeby zaszkodzić premierowi Donaldowi Tuskowi, bo tak dzielnie się przeciwstawił Putinowi w sprawie Ukrainy. Tak, no to jest oczywisty nonsens. To jest taka próba odwrócenia uwagi od istoty tego, o czym mówią najważniejsi politycy Platformy Obywatelskiej. Tak naprawdę przecież pan Sienkiewicz i pan Belka mówili o tym, jak obejść konstytucję, jak doprowadzić do sytuacji, że w roku wyborczym, przecież tam padają konkretne terminy, prawda, na 8-10 miesięcy przed wyborami, które mają się odbyć w przyszłym roku, na jesieni, parlamentarnymi, jak spowodować, żeby rząd uzyskał nowe środki finansowe, prawda, na prowadzenie tak naprawdę propagandy i kampanii wyborczej. No tutaj absolutnie mamy do czynienia ze złamaniem konstytucji. To, w jaki sposób zachowuje się prezes Narodowego Banku Polskiego, to jest uchylenie apolityczności urzędu, uchybienie apolityczności urzędu, jaki on pełni, ale no, łamanie prawa, łamanie konstytucji jest istotą tej rozmowy. Tam oczywiście pada szereg niezwykle też interesujących sformułowań mniejszego ciężaru gatunkowego, ale też pokazujących, kto nami rządzi. Jeżeli Marek Belka mówi, że na kilka miesięcy przed wybuchem afery Amber Gold informował o tym Donalda Tuska, że to jest piramida finansowa, że to jest bardzo niebezpieczna sprawa, no to jest pytanie, co Donald Tusk z tą wiedzą zrobił, co Marek Belka z tą wiedzą zrobił. Dlaczego pozwolili, żeby tysiące Polaków w dalszym ciągu przekazywało swoje oszczędności aferzyście? Ja przypomnę, premier Tusk mówił, że 1800 rocznie, zdaje się, raportów na jego biurko trafia. On nie ma niestety czasu. Tak, a okazuje się, że to tak jakoś... prezes Narodowego Banku Polskiego bezpośrednio informował premiera. Wiemy, że syn premiera pracował w firmie OLT Express, firmie należącej do właściciela Amber Gold, Marcina Plichty. I być może to był ten czas, że rozluźnił swoje kontakty zawodowe z aferzystą Plichtą, ale to nie na tym to polega przecież. Czekamy na reakcję polityczną, czyli to, co o godzinie 15 powie premier Donald Tusk. Jak na razie w weekend na Twitterze użył sformułowania przykra sprawa. No przykra. No bardzo przykra. Bardzo tak. Przykra. Natomiast jeśli idzie o skutki prawne, co w tej chwili powinno dziać się z prezesem NBP-u? No nie ma możliwości odwołania go przed końcem kadencji. To prawda. Możliwości odwołania prezesa są bardzo ograniczone. Tak naprawdę myślę, że opinia publiczna powinna domagać się jego dymisji tak, no, żeby on sam dokonał tego aktu. Jeśli tego nie zrobi, a wydaje się, że nie zrobi, bo ta jego pierwsza wypowiedź bagatelizująca sprawę, no, jest żenująca zupełnie w kontekście faktycznego charakteru tej rozmowy, no, to jedyną drogą jest postawienie Marka Belki przed Trybunałem Stanu zgodnie z konstytucją, z ustawą NBP. I myślę, że taki wniosek zostanie sformułowany. Ta rozmowa absolutnie wskazuje na to, że konstytucja została złamana i ustawa o Narodowym Banku Polskim, sposób, w jaki powinna być wypełniona funkcja prezesa NBP, została złamana. No to tutaj nie ma mowy o jakiejkolwiek apolityczności. Ten człowiek wchodzi bezpośrednio w bieżącą politykę. Nie dość, że chce, naruszając konstytucję,
tak naprawdę drukować pieniądze dla Platformy Obywatelskiej w roku wyborczym, no to jeszcze stawia warunki polityczne w postaci no, tak naprawdę personalnych żądań dotyczących tego, jak powinien wyglądać rząd w kontekście tego, kto powinien być ministrem finansów. No, nie ma wątpliwości, że to Marek Belka doprowadził do dymisji Rostowskiego i to już jest na pewno dalekie wykroczenie poza rolę, jaką Konstytucja i ustawa o Narodowym Banku Polskim przewiduje dla prezesa NBP. Godzinę temu w tym studiu Piotr Naimski mówił o tym, że no, po prostu w tym momencie trzeba złożyć wniosek o dymisję rządu i czekać, jak zachowa się parlament. To jest sprawa najważniejsza. Cała ta afera pokazuje z jednej strony, jak bardzo zdemoralizowana jest ta ekipa. No, przecież rozmowa Nowaka i Parafianowicza, ludzi z tej ekipy. Nowak, jeden z najbliższych współpracowników politycznych, a do niedawna członek rządu. Najbliższych współpracowników politycznych Donalda Tuska, Parafianowicz, niezwykle ważna postać od wielu lat w Ministerstwie Finansów. Ja obecnie jeszcze jego kontaktach z Krzysztofem Bondarykiem również tak to jest. Nazwisko wielokrotnie się przejawiało w doniesieniach na ten temat. Prawda. No tutaj mówimy już wprost o złamaniu prawa. Tutaj prokuratura już powinna wszczęć śledztwo, bo przecież mówimy o ukrywaniu dochodów, prawda, przez ministra i jego małżonkę, o wpływaniu na wyniki kontroli, nadużywaniu władzy. No tutaj ewidentnie kodeks karny musi mieć zastosowanie. No ja bardzo jestem ciekawy, czy będzie w ogóle oficjalne stanowisko gdańskiej skarbówki w tej sprawie, bo tyle ciekawych sformułowań wpadło na temat jej działań w rozmowie. Każdy szczegół z tej rozmowy musi być przeanalizowany przez prokuraturę. Mamy jako obywatele prawo też domagać się wyjaśnień. To oczywiście jest inny ciężar gatunkowy sprawy, ale pokazujący mentalność tych ludzi. Ale jeszcze jest jeden element pokazujący przy tych wszystkich złych intencjach, przy tej demoralizacji również groteskowość tej ekipy. Jak można dopuścić do sytuacji, że minister spraw wewnętrznych, jednocześnie nadzorujący Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prezes Narodowego Banku Polskiego, no są nagrywani. Wiemy już, że nie tylko chodzi o Parafianowicza i Nowaka, ale dziennikarze mówią wprost, że są kolejne taśmy, gdzie jest Graś, prawda? Gdzie jest prezes Najwyższej Izby Kontroli Kwiatkowski, minister Bieńkowska, szef obecny CBA Wojtunik, no i oligarcha Kulczyk. Absolutnie jestem niezwykle ciekawy, o czym to pan Paweł Graś i pan Krzysztof Kwiatkowski rozmawiali z oligarchą Kulczykiem. No wiemy, że w ostatnim czasie pan Kulczyk przeprowadził nowe prywatyzację jednej z największych spółek Skarbu Państwa. Chodzi o Ciech, prawda? Więc być może dogadywano warunki polityczne prywatyzacji. Zauważmy, że dziwnym trafem też kilka tygodni temu pojawił się raport takiej organizacji finansowanej przez Jana Kulczyka na temat emigracji z Polski, z którego wynikało, że to jest w ogóle bardzo zdrowe zjawisko dla polskiej gospodarki. No, więc też może łatwo zadać, dobrze byłoby zadać pytanie właśnie o te polityczne szczegóły. Ale pan dotknął też innej sprawy, którą z kolei też część mediów dzisiaj wyciąga bardzo mocno, czyli kwestia owej osławionej opieki kontrwywiadowczej czy zabezpieczenia. No ja z jednej strony rozumiem jak najbardziej, że osoby takie jak szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych taką opieką powinny być otoczone, ale z drugiej strony też nie wyobrażam sobie, żeby osoba zdrowa na umyśle, przepraszam za sformułowanie, no żeby omawiać tajne kwestie, nieważne czy to są legalne, nielegalne, sekretne, że tak powiem, spotykała się w takim miejscu jak restauracja, pod którą przez całą dobę stoją paparazzi, bo ja sobie przypominam fotoreportaże w Fakcie czy w Superekspresie z tego, jak tam świętowano urodziny minister Bieńkowski, albo wyniki tam ogłoszenia wyborów i tak dalej, więc no, też gdzie jest ta granica, jak to powinno być przeprowadzone? Tak jak mówię, no to jest groteskowa ekipa, całkowity brak profesjonalizmu, przestrzegania elementarnych standardów. W tym wypadku dobrze się stało, bo mamy w jednej rozmowie ewidentnie do czynienia z materiałem dowodowym uzasadniającym wszczęcie śledztwa prokuratorskiego przeciwko Nowakowi i Parafianowiczowi. W drugim wypadku mamy niezwykle ważną też rozmowę z punktu widzenia opinii publicznej, więc dobrze stało się, że te rozmowy zostały ujawnione, aczkolwiek to świadczy o totalnym braku profesjonalizmu, przynajmniej ze strony ministra Sienkiewicza, co do którego moglibyśmy podejrzewać, że jednak pewnych standardów będzie przestrzegał, ale widać, że nie przestrzegają żadnych standardów, więc nawet jeżeli oni będą starali się, mówię o rządzących, teraz uruchomić tę narrację taką, że to może Rosjanie nas podsłuchiwali ministrów i tak dalej, no to tym bardziej pokazuje, jak niebezpieczna ekipa nami rządzi, że jeżeli ich spotkania, prawda, szereg spotkań na przestrzeni szeregu miesięcy jest nagrywany przez jakieś zewnętrzne czynniki, no to pokazuje, że ci ludzie nie mają prawa dalej rządzić naszym krajem, nie tylko w imię jakiejś moralności publicznej, ale również bezpieczeństwa kraju. Rzeczywiście minister Sienkiewicz sam przyznaje, prawda, że państwo polskie istnieje tylko teoretycznie. Tak, że w wydaniu tej ekipy, która rządzi nami od 7 lat, państwo polskie, jego instytucje funkcjonują teoretycznie.
Tutaj też jest bardzo ciekawy wątek, również czysto polityczny, ponieważ jak czytam w dzisiejszej Rzeczpospolitej, no wiele wskazuje na to, że minister Sienkiewicz został po prostu na spotkanie z prezesem Belką wysłany przez Donalda Tuska, skuszony, że tak powiem, skłoniony do działania obietnicą, że jest potencjalnym delfinem, że on może być kolejnym premierem polskiego rządu. No i jak będzie obejmował stery kraju w tych trudnych czasach, w roku 2015, jak to mówił Marek Belka, kiedy to może buchnąć budżet, który no, na razie jeszcze nie bucha, cytuję dosłownie, tak. ale może buchnąć. To jest niesłychanie też interesujące, w jaki sposób w demokratycznym ponoć kraju ustala się kwestia następstwa politycznego i... Tak, nie ma najmniejszych wątpliwości z uwagi na zakres tej rozmowy, na sposób jej prowadzenia, że Sienkiewicz był wysłannikiem Tuska i negocjował w imieniu Tuska i tej ekipy nielegalną, pozaprawną współpracę z Narodowym Bankiem Polskim tylko i wyłącznie w imię interesów wyborczych Platformy Obywatelskiej, tylko w imię tego, aby PiS, opozycja nie doszła do władzy. Czy przedterminowe wybory nas czekają na jesieni, jak pan sądzi? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że uda się doprowadzić do tego, żeby ten rząd został zdymisjonowany. Tu jest ogromna rola też opinii publicznej. Na pewno dziennikarze, żeby byli dociekliwi, konsekwentni, żeby nie odpuszczali tematów. Na pewno będą uruchomione różnego typu wrzutki medialne ze strony tej ekipy. Zawsze byli w tym dobrzy. Tematy zastępcze, prawda, które odwróciłyby uwagę opinii publicznej od istoty sprawowania przez nich rządów, sposobów, w jaki oni to robią. Więc to jest niezwykle ważne i też ważna jest w takich sytuacjach no też aktywność obywateli. Przypomnijmy sprawę węgierską, kiedy wyszły też nagrania premiera socjalistycznego Węgier, który mówił, że kłamiemy rano i kłamiemy wieczorem, prawda, na temat sytuacji gospodarczej kraju. No to wywołało falę oburzenia społecznego, autentycznego. Wychodziły dziesiątki tysięcy ludzi na ulicę. To doprowadziło do zmiany ekipy rządzącej na Węgrzech i myślę, że Węgrzy mają poczucie satysfakcji, że dokonali jako obywatele, że dokonali ważnej dla swojego kraju sprawy. Mam nadzieję, że również no, obywatele w Polsce nie będą bierni, bo to jest ich państwo, ich kraj, oni płacą podatki, prawda, żeby te instytucje państwowe funkcjonowały i żeby reprezentowały ich interesy, a nie interesy rządzących. Mówił Mariusz Kamiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziękuję panu za wizytę w studiu Telewizji Republika. Polska na dzień dobry, to nasz poniedziałkowy poranny program. Zapraszam do pozostania z Republiką. Za chwilę najświeższe informacje, potem także prognoza pogody.